To jest takie rozdarcie, które trzeba, ja bym powiedziała, nie tyle rozdźwięk, co rozdarcie, które trzeba zaakceptować, bo ono zawsze jest. Ono dotyczy przede wszystkim dziecka, które się wychowuje, ale to mogę powiedzieć, że czasami mam to samo poczucie, miałam wobec rodziców, czy teraz wobec mamy, która już jest starszą osobą i też człowiek jest rozdarty. No, życie polega niestety na godzeniu różnych interesów i na życiu też w rozdarciu między pracą zawodową a rodziną. No, ja myślę, że tu akurat jest najmniej, wie pani, jakiejś takiej właśnie rozdźwięku między pracą na uczelni naukową i uczeniem, że tak powiem, studentów. To jest stosunkowo mało takiego napięcia, bym powiedziała, a byciem, właśnie ta praca pozwala być w domu. Bo jednak w tak zwanym biurze czy w fabryce, jak ktoś pracuje, które kiedyś mówiło, no to czy jednak wiele godzin się pracuje. 8 godzin wtedy, teraz się jeszcze więcej pracuje czasami. Wie pani, ja miałam pomoc ze strony moich teściów, wtedy kiedy chodziła na zajęcia. Oczywiście również z moim mężem się zamieniałam, zawsze wyznaję zasadę, że jak mężczyzna jest wystarczająco inteligentny, to umie ugotować i zająć się dzieckiem. Jeżeli nie jest inteligentny, to nie umie ani jednego, ani drugiego. Więc w związku z tym tutaj nie było żadnych z moim mężem żadnych napięć z tym związanych. To było dość oczywiste, że wspólnie podchodzimy. Na przykład córkę często usypiał, miał więcej cierpliwości. Ja myślę, że to jest takie ćwiczenie, bo to jest najlepsza szkoła z mojego punktu widzenia, ja jestem jedynaczką, takiego pozbawiania się egoizmu. I myślę, że właśnie taki świadomość, że jest dziecko zależne od ciebie, musi zawsze na ciebie liczyć, w szczególności jak jest małe i niezaradne, no to bardzo człowieka wychowuje w sensie pozytywnym. Cała moja praca zawodowa, czyli ustawianie, że tak powiem, zajęć ze studentami, no było podległe z nieżyjącym już profesorem Winczorkiem na jednym osiedlu, żeśmy mieszkali, w jednej klasie mieliśmy dzieci. Myśmy sobie grafik po dzieci ustawiali, prawda? Kiedy ty masz zajęcie, kiedy ja mam zajęcia, to jak ty weźmiesz w środę, to czasami nie mieliśmy wpływu, jak ja byłam młodą asystentką, no to wtedy nie miałam wpływu, bo tak trochę szef rozdzielił i tyle. Myśmy jeszcze mieli mieszkanie w blokach, to była taka, powiedziałam, z jednej strony instytucja socjalizmu, że nikt nie chciał, a z drugiej strony no, ja bardzo często zostawiałam z sąsiadką, żeśmy też na zmianę zostawiali, oprócz mojego kolegi uniwersyteckiego, to jeszcze z sąsiadką i te więzy. Ja większość przyjaciół, których mam do dzisiaj, mam kontakty, to nie są moi koledzy akurat ze szkoły, czy nawet ze studiów. Większość zdecydowana jest z osiedla. Mimo, że myśmy już, wielu z nas się poprawiło, jedni są za granicą, też mamy nadal kontakt, inni są, się poprowadzali. Ja też się wyprowadziłam z bloku 20 lat temu, ale jesteśmy ciągle w kontakcie. Mm-hmm. Że dzieci powodowały, że były te więzi. Ja byłam rok w Sejmie. Tak, no tam są wszędzie kobiety, które mają dużo więcej dzieci, bo ja miałam jedno dziecko, i które są posłankami od wielu, wielu lat i które zawsze pracują i zawsze żyją w rozdarciu. Mam koleżankę, która ma w moim imieniu mniej więcej, która miała troje dzieci, już jest tam posłem bardzo dawna, przedtem była radna, przedtem była w zarządzie jednej z dzielnic, a przedtem też działała w różnego typu organizacjach oprócz swojej pracy zawodowej i miała trójkę dzieci. Znaczy ma córkę, dzieci, już teraz mam wnuki. Ja miałam o tyle szczęście, że takie życie publiczne zaczęłam, jak już moja córka miała 13 lat. I w związku z tym, jak pracowałam tylko na uczelni do jej wieku 13 lat, no to wtedy też oczywiście szłam na zajęcia, musiałam ją zabić do teściowej i tak dalej, różne rzeczy musiałam wykonać, ale takiego nie miałam tego problemu, że ją chowam. Ona już była wychowana. 13 lat to może nie jest łatwy wiek, ale też o takim się mówi, co to już knajpa nie zepsuje, kościół nie naprawi. Wie pani, ja miałam też dwie babcie, które żyły ponad 90 lat i każda z nich, moja babcia, jedna to w zasadzie mając 70 parę lat założyła swój ostatni interes biznesowy i to w dawnych czasach socjalizmu, to się nazywało prężenie firan, a druga babcia miała od 20 któregoś tam roku do 80 paru lat prowadziła pralnię chemiczną własną w Warszawie tutaj. Także ja jestem z grupy kobiet, powiedziałam, takich no, zawodowo pracujących.
Ja myślę, że te dzieci troszeczkę są też chowane tak troszkę trochę pod koszem, nawet bardziej niż w moim pokoleniu. Myśmy musieli sobie dawać sami radę, nikt nie siadał z nami do odrabiania lekcji. W ogóle nikt nigdy nie wiedział z moich dziadków czy rodziców, co ja mam zadane. No może potem, jak już się przygotowałam do matury, to już bardziej. I myślę, że jest taka różnica pokoleń widoczna jeszcze bardziej między moją mamą a moją córką. Że kiedyś, jak mi córka wytłumaczyła, dzięki z powodu umieralności niemowląt, głównie się dbało o to, żeby dzieci dobrze wyglądały, dobrze jadły i dużo ważyły. Natomiast z kolei pokolenie mojej córki, ona się urodziła w 1977 roku, to jest pokolenie, gdzie bardziej się dba o takie oczekiwania psychiczne dziecka, prawda? Mniej o jedzenie, w każdym razie tak u niej jest. Wykluczenia może jakiegoś takiego nie doznałam, ale też były ograniczone możliwości wychodzenia, ale myśmy to akceptowali, no wie pani, tak jak akceptowało się, że trzeba było pójść po szynkę na kartki, tam gdzie było przelecieć parę sklepów, no to się akceptowało też, że się nie wychodzi, prawda, a teraz no, można łatwiej podróżować bo jest dużo takiej, powiedziałam, wygody i w związku z tym, jeżeli coś zatacza szersze kręgi, no to wtedy jest większa akceptacja. Chodzi się więcej również z tego względu, że są różnego typu, powiedziałabym, wyprodukowane urządzenia, które pozwalają, prawda? Czyli różne te krzesełeczka, nosidełka, plecaczki, które są dopasowane do dzieci. Kiedyś tak nie było. Trzeba było dziecko trzymać, że tak powiem, na ręku. Jak ja pamiętam, jak jeździłam samochodem i nie było takich fotelików na przykład, które teraz są w ogóle obowiązkowe. To zdejmowałam ze spacerówki góry, przymocowałam pasami mocno do siedzenia w samochodzie i w ten sposób córkę wiozłam. Pani, to wszystko zależy, jaki jest model rodziny. No, akurat u mnie to nie było żadnej rewolucji, bo mój ojciec na przykład chodził zawsze na wywiadówki, a nie mama. Czyli to coś, co robią na ogół matki, to akurat wykonywał mój tata. No, sprawdza mi wypracowania. Także w moim życiu szkolnym, że tak powiem, uczestniczył. Natomiast mama raczej była od aprowizacji. No i teraz myślę, że jeszcze bardziej młodzi ludzie uczestniczą. Zawsze mówię moim studentkom, że jak chcą pracować zawodowo, muszą się przyjrzeć temu swojemu przyszłemu partnerowi, jaki on jest, jaki ma charakter. A poza tym zawsze mówię do nich, że narzekacie na mężów, macie chłopców, no to jak ich chowacie? Czy chowacie ich na dobrych mężów, takich, którzy będą sami myśleć, czy nie? Bo to kobiety kobietom gotują tym los, nie mężczyźni, nie ojcowie gotują los, powiedziałabym, kobietom wychowując swoich synów na ogół, tak jest. Tylko to matki powodują, czy tam mówią, że a nie rób tego, a to trzeba, musi mieć kolację, a co innego. Chodzą, takie książątko swoje chowają i potem jest kłopot w małżeństwie. Wie pani, dzisiaj ludzie są wykształceni. W związku z tym wiedzą, że jest ten problem demograficzny w wielu krajach Europy. Nie tylko zresztą Europy, no i w związku z tym jest jakaś taka, powiedziałam, większa może otwartość dzisiaj w Polsce, zwłaszcza w krajach komunistycznych, na potrzeby rodziny i również to ekonomiczne. I one nie są wszystkie zaspokojone. Najlepszy dowód to jest oczywiście powodzenie programu 500 zł na dziecko i wynik wyborów. Thank you.